Witamy na podcaście ANJ, gdzie będziemy prowadzili turbo rzetelną tier listę naszych ulubionych deweloperów z całego świata. Ja jestem Pan Ney, jest ze mną jak zwykle Pan Jay, witam Ciebie. Witam Ciebie serdecznie, Panie, witam oczywiście wszystkich słuchaczy. No, nie będę zadawał klasycznego pytania, co tutaj dzisiaj robimy, ponieważ zauważyłem, że wjechałeś tutaj na pełnej i już zaspoilerowałeś wszystko. Dokładnie. Ja sobie tylko pozwolę klasycznie przed przejściem do miecha podziękować niezmiennie za cały feedback, jaki dostaliśmy. Taki ciągle dostajemy. Jest to niezmiernie ważne dla nas, daje nam to motywację do dalszych nagrywek i jesteśmy wdzięczni. Jednocześnie zachęcamy do zostawienia jakiegoś komentarza, suba, jeżeli Wam się podobają materiały, no bo tak naprawdę jest to dla nas jedyny wyznacznik, czy po prostu temat się ogląda. Także bez zbędnego przedłużania, Panie, lecimy, nie? Dobra, Ty chcesz zacząć, czy ja chcę zacząć? Więc jak widzicie na swoich ekranach, tak w ogóle tutaj warto będzie patrzeć na ekran wyjątkowo, ponieważ będziemy robili tę tier listę na żywo, że tak powiem. I jeszcze jedno wytłumaczenie, takie mi przyszło do głowy. Będziemy skupiali się ze względów, wydaje mi się oczywistych, na największych deweloperach, takich no grubych rybach. Bo jakbyśmy chcieli wziąć wszystkie jakieś mniejsze double A i tak dalej, no to ta tier lista miałaby 1000 pozycji, a nie chcemy tu spędzić 3 lat. Dokładnie. Także tak. Ja pozwolę sobie zacząć. Szanowni Państwo, wlatujemy na grubo. Myślę, że jest to jeden z moich ulubionych i publisherów, i deweloperów. EA, aż domyślnie chciałoby się powiedzieć EA Sports. Myślę, że game. Tak, myślę, że ich ulubionym sportem to jest dodawanie 10-tysięcznych mikrotransakcji do absolutnie każdej jednej gry. Z mojej strony EA absolutny prekursor, wybitny, prawda, talent zespołu młodego i dynamicznego, dodającego wspaniałe gry, takie jak FIFA, które wprowadza bardzo wiele innowacji z dnia na dzień. Co roku dostajemy zupełnie nowy, znakomity, wybitny produkt, przy którym możemy spędzić jedyne 50 tysięcy dolarów, żeby dostać piłkarza, który ma jedną statystykę odrobinę więcej niż poprzedni. Dla mnie, jeżeli chodzi o EA, to absolutny gold tier, ale panie Jay, zanim ja, może jeszcze ty. Panie, trafiłeś tutaj w sedno sprawy. Ja jestem pełen, niezmiennie jestem pełen podziwu dla tej stosunkowo małej, chciałoby się powiedzieć, garażowej firmy, która jednak potrafi mieć taką kadencję, jeśli chodzi o wydawanie gier. No, co roku, parę razy na rok mamy fenomenalne, kreatywne, świeże produkcje. Jest to, no, GOAT. No, co chciałbyś zrobić? No, nie może tu być nic innego niż GOAT, umówmy się. Co ja jeszcze chciałbym się zaznaczyć, jak wybitny mają wpływ na swoje, jak to się mówi, dzieci, tam childy, czyli studia czy deweloperów pomniejszych, którzy się dołączają do EA. Bardzo mi się podoba, jak znakomity wpływ mają na takie pomniejsze, jakieś właśnie, o którym będziemy za chwilę mówili, BioWare. Bardzo mi się podoba, na jaką ścieżkę przeszedł BioWare po tym, gdy został zaadoptowany przez EA. Myślę, że taki wpływ na innych ciężko utalentowanych, ciężko pracujących ludzi, mieć osoba takie wpływy, to tylko skarb dla całego właśnie gaming industry. Znaczy to niesamowite, jak prosto czarno na białym można zobaczyć, kiedy dane studio zostało przejęte przez EA, bo od razu po prostu widać po jakości gier, że po prostu leci niewyobrażalnie natychmiastowo do góry. No dokładnie. Tak jak powiedziałeś, BioWare, kurna, jak sobie przypomnę to, czym był BioWare kiedyś, to zbieram się na wymioty, ale do niego zaraz przejdziemy. Panie, ponawiam pytanie. GOAT, nie może być inaczej. EA absolutnie nie danie go do tieru GOATa to byłby jakiś żart. Myślę, że tutaj każdy słuchacz dobrze wie, że GOAT tak naprawdę równa się EA. To myślę, że jest wiadome nie dzisiaj. Dokładnie. No i już zaczęliśmy temat film dzieci, nazwijmy to. BioWare, tak jak zacząłem mówić, pamiętam czasy pierwszych Dragon Age'ów, Mass Effect'ów, to była masakra, to były obrzydliwie napisane gry. Naprawdę, okres 2007-2010 dla BioWare'u to powinno się go sprzątnąć pod dywan. Zresztą sam BioWare to robi, no bo czym się chwalić, ale to co mówiłem w momencie przejęcia przez EA, jakość produkcji, pisanie postaci, pisanie fabuły idzie tak niewyobrażalnie do góry, że nie ma żadnych złudzeń, że po prostu EA dało tej inspiracji, prawda, tej jakościowej esencji, nie?
Panie Jay, przede wszystkim myślę, że możemy spojrzeć na autentyczne wydarzenia, które miały miejsce dosyć niedawno. Dragon Age, seria znana w całej Polsce. Spójrzmy tylko, jak ta gra wyglądała na początku, kiedy jeszcze nie należała do EA, kiedy byli samodzielni. Beznadziejna gra, która w ogóle nie zapisała się w ogóle na kartach historii, a jeżeli zapisała się w tych kartach, to jako żart. A proszę spojrzeć na to, co się dzieje teraz z Dragon Age'em 4, prawda? Moja ulubiona propaganda polityczna, gra dla absolutnie wszystkich, bardzo dobrze, ja jestem kimś, zaliczam się do grona wszystkich, więc jest to gra dla mnie, myślę, że jest to logiczne, wybuchy, postaci jak z Fortnite'a, to jest to, co ja chcę, tak? Fortnite dobra gra, ja chcę być Fortnite'em, tak? Myślę, że to jest po raz kolejny rzecz bardzo logiczna, wystarczy porównać sobie. W ogóle oni mieli czelność wiele lat temu tworzyć gry dla graczy, tworzyć gry z pasją. No coś im się, przepraszam za powiedzenie, poprało w głowach. Każdy wie, że gry tworzymy dla aktywistów politycznych i BioWare pięknie to reprezentuje, dlatego dla mnie też będzie bardzo wysoko na tej liście. Znaczy ja się w ogóle zastanawiam, po co marnujesz tlen i powietrze, żeby mówić takie banały, że gry powstają dla polityków i działaczy jakichś społecznych. No to jest, po co to mówisz? Jakby każdy to wie, my nie jesteśmy tutaj, żeby pouczać ludzi, tak? Tak. I wracając do Dragon Age, ja powiem bardzo krótko. Zobaczyłem trailer do nadchodzącej czwórki i dla mnie było wszystko jasne. Od razu pokochałem. To była miłość od pierwszego po prostu wejrzenia. Pokochałem to i mówię sobie, sam do siebie zresztą mówiłem to prywatnie. To w końcu jest Dragon... Ta gra będzie tym, czym ta seria miała być zawsze. Dokładnie. Więc nie może BioWare, zwłaszcza po przejęciu tej inspiracji od EA, być nisko. Nie będzie to GOAT, no bo jednak to nie jest taka skala jak elektroniczne sztuki. Dokładnie. Mają się sporo jeszcze jednak do nauczenia. Tak, do swoich ale rodziców. Słuchaj, wszystko przed nimi. Myślę, że A będzie zasłużone. Co o tym sądzisz? Pani Jay, to jest amerykańska szkoła jazdy, więc A jak najbardziej. Okej. Czy chcesz przejść do następnej gry z naszej puli? Ja proponuję przejść do Capcomu, czyli studia mocno japońskiego. I powiem szczerze, jeżeli chodzi o Capcom, to jest deweloper, który stoi regularnie przed rozdrożem. Z jednej strony mają w lewo stwórzmy dobrą grę, a z drugiej strony patrzymy w prawo i mamy, dodajmy pierdyliard mikrotransakcji na absolutnie wszystko, na najbardziej trywialne przedmioty, jakie w ogóle kiedykolwiek, w jakiejkolwiek grze można spotkać. Miało to miejsce w Devil May Cry 5, w Dragon's Dogma 2 i wielu, wielu innych grach. I Capcom wykazał się pewną sztuką, pewną innowacją. Był jakiś taki mem, Adapt Overcome, czy jakoś tak. I on stworzył... Improvise Adapt. Improvise, dokładnie. Oni powiedzieli, ja nie będę na tym rozdrożu stał, ja to rozdroże połączę w jedną drogę, więc zrobili i to, czyli tworzą naprawdę fajne gry, niestety doprawiając to śmiesznymi wręcz mikrotransakcjami i praktykami naprawdę wspaniałymi dla konsumenta, więc dla mnie Capcom taki średniak, wiesz, naprawdę nie jest to jej, ma naprawdę wiele jeszcze do nauki przed nim. Wiesz co, szczerze, jak tak sobie myślę teraz o tym Capcoma, dałbym stosunkowo nisko jakieś D, myślę, ale po prostu tak fenomenalnie gruchnęli tą Dragon's Dogmą, że nie mogą być tak nisko, uważam. Tak, też myślę. Po prostu, no nie wiem, to co oni zrobili z optymalizacją tego produktu na premierę, mówimy o 2024, tak? Na premierę, że po prostu ja mogłem wziąć kalkulator z biurka i po prostu ja bym puścił Dragon's Dogma tam w 60 klatkach. Tak. A wiesz co, warto myślę, że zaznaczyć, jak wybitnie komunikowali się ze swoimi graczami, jak każdy recenzent był w pełni przekonany i miał pewną wiedzę na temat tego, że grają w produkt bez mikrotransakcji, tylko po to, żeby one zostały dodane na dzień premiery, kiedy jeszcze recenzenci ale o tym panie, nie wiedzieli. Ale panie, ja cię przepraszam bardzo mocno. Kto nie lubi niespodzianek dodanych po premierze w postaci mikrotransakcji? W sensie, no nie wiem, znasz kogoś, kto nie lubiłby sypnąć sobie trochę hajsem na jego ulubioną gierkę? No bo ja nie. Ja nie znam takiej osoby, wiesz? No ja każdy wydaje mi się, że lubi. No, więc kurczę, co sądzisz o tym Capcomie? Wiesz co, ja bym powiedział, że przez te praktyki, które są bardzo prokonsumenckie, minimum B. Czy ja go chcę postawić razem z BioWare'em? No nie.
No, niestety, na nieszczęście Capcomu, on nie miał szansy przejąć części tej spuścizny od elektroników. Dokładnie. Co im się odbiło czkawką oczywiście, no więc wydaje mi się, że B jest rozsądne. Poniżej, będąc w kraju kwitnącej wiśni, myślę, że możemy przejść do Bandai Namco i jak będę zupełnie szczery, o Bandai Namco nie mam wiele do powiedzenia. Są na tyle bezczelni, że robią dobre gry w 2024 roku, lubią swoich klientów, graczy, mają całkiem niezłą komunikację, więc beznadziejny deweloper. No, szczerze, oczywiście to zawsze jest trochę kwestia gustu, ale nie podoba mi się na przykład, że Bandai, podobnie jak Square, o którym też będziemy mówili, ma taką flagową serię swoich gier, która się ciągnie tam od 30 lat i to jest hurtowo po prostu rok w rok wydawany ten sam, kurczę, kotlet. I to mi się po prostu nie podoba i ja... No, nie przekonasz mnie, że to będzie wyżej niż C, Bandai Namco. Po prostu są... Tak jak mówisz, nie mogę złapać jakby konkretnie im wytknąć konkretnej rzeczy, ale jakby całokształt jest taki, że oni są po prostu bardzo, bardzo mierni. Absolutnie. Ja uważam, że Bandai Namco... Słuchaj, spójrz na tą listę. Czy my widzimy tam takich tytanów jak EA, BioWare? Przecież Bandai Namco przynik to jest dzieciaczek we mgle, tak? Znaczy chłop nie może lizać butów tak naprawdę. Absolutnie. No, chłopaki mają czelność robić gry, tak? Mają czelność w dzisiejszych czasach robić gry dla graczy. To nie jest poważne. Przecież każdy wie, że dzisiaj nie o to po prostu chodzi. Dlatego dla mnie Bandai ma naprawdę wiele, wiele ciężkiej pracy przed sobą. Myślę, że jakieś tutaj internacjonalne komunikacje z chociażby EA czy panami, o których będziemy mówili zaraz, są potrzebne i wymagane. Myślę, że step upną wtedy swój poziom. Na ten moment ode mnie personalnie D. Proszę mi się nie pokazywać, nie jestem zainteresowany. Tak jak mówisz, no jeżeli robisz gry nie dla polityków czy jakichś social justice warriorów, tylko dla graczy, to ewidentnie jest coś nie tak. No nie trzeba być jakimś Einsteinem, żeby dojść do takich wniosków, po prostu. W związku z czym D, po prostu. No, też tak myślę. Nie możemy być bardziej jakby generous, jak to się mówi. Trzeba wiedzieć, gdzie są priorytety po prostu. Tak. No dobra, to teraz przejdźmy bardzo, bardzo blisko, wróćmy do domu tak naprawdę, bo następny deweloper w puli to są Redzi. O kurcze, moje polskie ptaszki. Polskie ptaszki. No i tu jest, sytuacja jest ciężka, ponieważ rozpoczęli karierę bardzo, no niefortunnie, no nie bójmy się tego nazwać. Trylogia Wiedźmina była co najwyżej średnia, no. Jedynka była najbardziej, przepraszam, zaawansowana technologicznie, co jest naturalne, bo była najstarsza jest. Trójka zszargała imię całej serii, całej trylogii, całej sagi, tak? Po prostu Geralt poszedł no, do śmieci. No, nie można tego inaczej powiedzieć. A z drugiej strony mieli ogromne odkupienie w postaci fenomenalnej po prostu Battery Smooth premiery Cyberpunka 2077, tak, czyli ich najnowszego IP. I to jest, zanim ci oddam głos, bo wiem, że coś powiesz, ale to do dzisiejszego dnia mnie po prostu zastanawia, jak można tak fenomenalnie wyglądającą grę masywną, jeśli chodzi o wszystko, o skalę, o ilość kontentu, o mapę, sprawić, żeby ona zoptymalizować ją tak genialnie, że ona po prostu śmiga w dniu premiery na konsolach starej generacji. To jest czapki z gówno. Wiesz co, dla mnie, jeżeli chodzi o Redów, to trochę tak naprawdę szkoda gadać. Nie oszukujmy się, to jak oni pokazali się na mapie, w ogóle wstyd dla krajów słowiańskich, dla kultury naszej, pokazać się z czymś takim na świecie. Nie wiem, wiesz, to jest coś, o czym się nie mówi zbyt często, ale ja będę miał odwagę, ja to powiem publicznie. Zaznaczam, że praktycznie najważniejsze postaci w uniwersum Wiedźmina to były kobiety. Tak, zgadza się. Myślę, że możemy w tym momencie również rozejść się. Ciri, kobieta. Oczywiście nie pytałem, prawda, o identyfikację, aczkolwiek ślepo założyłem, co w dzisiejszych czasach jest ryzykowne, ale zrobiłem to. Yennefer, Triss i wiele innych postaci kobiet. No to jest oczywiste, że to myślę, że nawet nie trzeba kończyć, ale na dodatek faktycznie coś, co ich ratuje, to wybitna, po prostu wybitna premiera Cyberpunka. Myślę, że tak. Na skalę światową,
myślę, że to jest jeden z czempionów. Mało kto mógłby się pochwalić drugim takim sukcesem na taką skalę. Przede wszystkim wydaje mi się, że coś, czego zabrakło w Cyberpunku, to odrobina marketingu. Wydaje mi się, że jakby na przykład porozwieszali na pewno absolutnie wszędzie na całym świecie, byłoby troszeczkę lepiej. Niestety Redzi nie zrobili tego. Produkowali ciężko grę w garażu, nie chwaląc się progresem swojej gry, co jest odrobinę niefortunne, ale na szczęście pomimo braku marketingu gra obroniła się swoją jakością, zwłaszcza na premierę. Słuchaj, panie, albo przeznaczasz zasoby finansowe na zrobienie po prostu dobrej jakościowo gry, albo przeznaczasz te zasoby na marketing. No. Oni wybrali to pierwsze, no i tak, jakby opłaciło się na dłuższą metę. Także z jednej strony mamy tego, tą nieszczęsną trylogię wiedźmińską, z drugiej strony mamy Cyberpunka, no i co z tego wynika? Po środku chyba, nie? Ja dał sam środeczek, wiesz, to jest takie też tak naprawdę... Uważam. Wiesz, za dużo dobrego i za dużo złego naraz. To jest taka żonglerka, to jest takie, wiesz, tak, zależne od dnia, tak, czy będzie dobre albo źle. Ja bym dał C. Też tak uważam. No i dobra, następny w puli. Myślę, że tutaj sprawa będzie bardzo prosta, no bo ciężko o bardziej solidnego dewelopera, który... Kurczę, po prostu mnie to dziwi, jak to nawet wymawiam, ale utrzymuje niezmiennie wysoki poziom swoich produkcji od po prostu początku tak naprawdę studia. No, legendarna, już wszystkim dobrze znana seria Assassin's Creed. To, co było w 2007, jeśli chodzi o świeżość, o kreatywność, o jakość wykonania samego produktu, to samo mamy dzisiaj. To samo będziemy mieli na bank z nadchodzącym Shadows. Moja szczerze najbardziej wyczekiwana gra wszechczasów. Tak, więc no nie wiem, no... Jeżeli ktoś chce się ze mną bić w komentarzach, że Ubisoft jest cokolwiek poniżej GOATa, no to bijmy się, bo ja nie zmienię zdania. Nie, panie Jay, proszę, spójrzmy na to z perspektywy realistycznej, tak? Zobaczmy przede wszystkim na to. Robią długie gry, które można grać długimi godzinami. No i wypuszczają, ile kontentu, wypuszczają jak mały pieniądz. Ale panie Jay, to nie wszystko. Wypuszczają je co roku. Więc tak naprawdę z Ubisoftem można wprowadzić parasocjalną znajomość. Można permanentnie grać tylko w ich gry. Tak. Mamy, dokładnie. Słuchaj, styczeń, Assassin's Creed 43. Luty, Assassin's Creed 52. Jakby to jest to, o co chodzi w gamingu. Wypuszczajmy. Jakość? Nie odchodzi. Chodzi o to, żeby mieć co grać. I Ubisoft to rozumie. Oni rozumieją, że to jakość gry, treść, mięcho, dialogi, postaci, to nie ma znaczenia. Jedyne, co ma znaczenie, to, żeby wypuszczać gry, żeby gracze mieli grać. Oni dobrze wiedzą, że to jest jedyny deweloper na rynku. Nie ma innych deweloperów. Dlatego muszą wypuszczać taśmowo gry. Oni nie chcą. Oni chcieliby zrobić inaczej, ale nie mogą. Są pod ścianą. Dla mnie Ubisoft, ofiara dzisiejszego tragicznego świata, minimum GOAT. Tak, znaczy wina graczy, no przecież nie ich. Jest jakby... Nie, no oczywiście, że wina graczy. Oczywista sprawa. Wiesz, tak powiem ci personalnie, to co mi się najbardziej podoba w grach Ubisoftu, to że ja mogę ślepo po prostu złożyć preorder na dowolną nadchodzącą grę, bo ja wiem, że to po prostu będzie fenomenalnie zainwestowane pieniądze to będą. Zdecydowanie. Po prostu. I też nie będziemy tutaj za bardzo się rozwodzili, no bo mamy też, jak widzicie, w puli jeszcze parę, no, dużych nazw, ale takie proste rzeczy jak zrozumienie dzisiejszego gracza, to czego on chce, wpychanie blockchainów czy NFT-sów do gier, przecież to jest praktyka, która powinna być na porządku dziennym dzisiaj. Ja im tego nikt nie musiał mówić. Oni sami na to wpadli, bo rozumieją dzisiejszych graczy. Oczywiście. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o Ubisoftie, to szczerze mówiąc możemy już zakończyć, bo GOAT, myślę, że nikt nie ma nic do powiedzenia, tak, ale jedną rzecz chciałbym dopowiedzieć. Mi chyba najbardziej zapada w pamięć jako gra, którą ja osobiście nazwałbym popiątnym gra Skull & Bones. To, że ta gra nie dostała tytułu czy nazwy gry Penta A, to jest dla mnie nieporozumienie. Gra tyle miała innowacji, na pewno nie miała singapurski tam government, czyli tam politycy na pewno nie mieli wpływu na to, że ta gra w ogóle istnieje. Jestem wielkim fanem tej gry, do tej pory nigdy nie miałem jej na dysku. Śmiesznie, że o tym wspomniałeś, bo to jest jeden z wielu przypadków, które można naprawdę mnożyć, kiedy Ubisoft tak wyprzedza wszystko inne, wyprzedza cały gaming industry, że klasyczna skala klasyfikacji GL, tak, Indyk i AA, AAA, po prostu nie nadąża za tym gigantem. Nie. Oni są poza skalą, panie Jay. Oni są poza skalą. I wiesz co, mój osobisty apel, dajmy go na samą górę i GOATa. Na razie.
Dobrze. Niech tak będzie. Dobrze. Następny, Square Enix. Panie, będę szczery. Square Enix nie ma wiele do powiedzenia. Tworzą mierne gry, aczkolwiek bardzo dobrze rozumieją świat gier. Tak samo jak trochę Ubisoft, rozumieją priorytet NFT-sy. Priorytet jako pierwsi zaproponować co bogatszym graczom, żeby gry kosztowały $70. Dla mnie Square Enix to są osoby, które na ślepo założyłbym, że są braćmi amerykańskimi takich deweloperów czy publisherów jak EA, ponieważ ewidentnie rozumieją. Oni czują bluesa, oni wiedzą, co w trawie pisze, mm-hmm. oni mają swoje mm-hmm. priorytety. Jedyne, co na ich korzyść absolutnie nie przemawia, to okropne premiery gier. Tak? Przede wszystkim coś, co mnie najbardziej uwiera, to że jest to gra o tak naprawdę zerowej ilości unikalnych, znanych na cały świat serii. Tak naprawdę z czym nam się każe Square Enix? No nie mają żadnej takiej gry flagowej. NFTs, wiesz co? Absolutnie, tak, NFTs. Jak miałbym powiedzieć, tak. Z głowy. Tak, tak. Tak, zgodzę się z tą panią jej i też ja mam taką kontrowersję, no bo jeśli chodzi o Square'a, ich część wydająca gry, no nie będę ciebie dublował, no ale fenomenalna, no rozumieją co w trawie piszczy, tak jak powiedziałeś, a z drugiej strony chciałbym ich dać, no może nie na gołcie, no bo to jednak nie jest ten poziom, ale chciałbym ich dać na A powiedzmy, ale ta część, która tworzy gry, część deweloperska Square'a po prostu ciągnie na dno. No, nie istnieją chłopaki od wczoraj na rynku i wydawałoby się, że mieliby czas stworzyć jakąś, no nie chcę mówić ikoniczną, ale serię, czy chociaż pojedynczą grę, która jakoś by zapadłaby graczom w pamięć. No, nie doczekaliśmy się. Jest 2024, nie doczekaliśmy się, tak? Wiesz co, ja najbardziej lubię w tym wszystkim, że strefa gier to jest tak internacjonalne wydarzenie, że mi się podoba, że taki gentleman chociażby ze Square Enixa może sobie jutro chwycić po telefon czy po maila i na przykład skonsultować się ze swoimi braćmi z Europy czy z Ameryki, na przykład tego Ubisofta się skonsultować. Myślę, że taka crossover, kooperacja wyszłaby wszystkim na dobre. Też tak uważam. Także tak jak powiedzieliśmy, ciężko o A, no bo te gry naprawdę nic nie pokazali. Tak. B? Zgadzam się. No bo nie jest aż... No. Nie jest aż tak dobrze jak... Nie jest aż tak źle, przepraszam, jak z Redami. No uważam. Nie. Jednak tak. Bardziej rozumieją Square, no. Też mniejsza firma niż Redzi, więc może to z tego wynika, że bardziej czują po prostu tego bluesa, jak już zauważyłeś. Dobrze, następny w puli jest coś, co wydaje mi się, że ty będziesz chciał zacząć, panie. No to panie, że ja wiem, że tutaj ty nie dysponujesz wielką wiedzą, więc ja mogę zacząć i skończyć ten temat. Riot Games, prawda, firma, korporacja. Nie słyszałem, szczerze. Najbardziej mi się podoba w Riot Games to, że powstali jako, nie oszukujmy się, prymitywne amerykańskie studio bez pasji, bez zaangażowania, bez chęci do wpływu na cokolwiek i w końcu podjęli racjonalną, dobrą, zdrową, sensowną decyzję, że po prostu sprzedadzą się Chinom, tak? Każdy wie, że jeżeli nie należysz do Chiny. Myślę, że tutaj nasz kolega polski Dying Light się zgodzi, mogą sobie podać rękę, to tak naprawdę jesteś nikim. Riot to zrozumiał, dlatego w całości oddał się Tencentowi, wybitni ludzie, prawda, uwielbiam. Nie rozumiem, dlaczego tyle im to zajęło, żeby jakby zrozumieć najbardziej oczywistą i najbardziej optymalną ścieżkę naprzód. No sprzedaj się ogromnej chińskiej korporacji. No to jest... No, nie możesz... w bardziej banalny sposób zagwarantować sobie jako deweloperowi sukcesu. Słuchaj, nie bez powodu na całym świecie największym znakiem rozpoznawalności jakości produktu to napis Made in China, tak? Każdy widzi i to mówi, jest! Prawda. Jest! Dlatego Riot to zrozumiał. Na dodatek możemy od razu zobaczyć, jakie znakomite piętno i ślad po sobie zostawia chińska spuścizna na tej amerykańskiej korporacji, ex-amerykańskiej, przepraszam, przy pomocy takich zjawisk jak skiny za $500, czy za $300, czy wprowadzanie mechanik gacha do gry, która ma 12 lat. Widać tutaj po prostu tę chińską jakość i pasję do gier, dlatego szczerze respektując to, że nie masz dużo wiedzy na temat Riotu, pozwolę sobie standalone opisać przynależność Riotu dla mnie. Dasz A, tak? Tak. Okej, no bo tak sobie myślałem, czy jednak wypchniesz to do Gołta, ale z niewiadomych dla mnie przyczyn za długo im zeszło, żeby zobaczyć tą po prostu najbanalniejszą ścieżkę naprzód i po prostu dać się sprzedać jak tanie wiadomo kto chińskim overlordom. To nie pomaga. To nie pomaga, jeśli chodzi o przynależność do Gołta. Dlatego muszą się zadowolić. A
Tajerem. Zgadzam się. No dobrze, to idąc dalej, mamy Bethesdę. Kurczę, w końcu no. jakieś jakościowe te. Bo brakowało mi tego, brakowało mi tego. Wiem, że też pani będzie miała wiele do powiedzenia, ale takiego skondensowania kreatywności ja nie mogę znaleźć w żadnym innym deweloperze jak Bethesdzie. W sensie, już pomijam takie banały jak po prostu cutting edge technologia, po prostu... Oj tak. Oni naprawdę, ja nie wiem jakie oni przeznaczają zasoby finansowe na to, i nie tylko finansowe zresztą, na to, żeby praktycznie co każdą grę zmieniać silnik. Ja, oj tak, absolutnie, w sensie, wiesz... Rany, no. Już i tak jesteście na samym przodzie, jeśli chodzi o technologię. Panowie, wszyscy wiedzą, że po prostu wasze produkty od strony technologicznej są wyśmienite i tak naprawdę wszyscy są zostawieni w tyle. Przystopujcie trochę, nie? Panie Jay, najprostsza rzecz. Zadasz mi pytanie hipotetycznie, z czym kojarzy cię Bethesda? Panie Jay, ja ci już odpowiadam. Przede wszystkim konkretnie skończony, dopracowany, doszlifowany do perfekcji diament, jeżeli chodzi o stan na premierę. Ja... No, ten silniki, tak. to jest magia. Ja, panie Jay, powiem ci prostą rzecz. Jak ja widzę grę od Bethesdy, natychmiast idzie preorder, ponieważ ja wiem, że moje pieniądze zostaną dobrze wydane. Ja wiem, że na premierę będę grał w grę bez żadnych bugów, bez żadnych problemów, czy to optymalizacja, dokładnie. Czy techniczne, żadne problemy. A już na pewno wiem, że nie będę wchodził na strony z modami i musiał ściągać 50 modów, żeby w ogóle odpalić grę. Na pewno to nie będzie miało miejsca, ponieważ po co, jeżeli gra jest tak dobrze zrobiona? Cieszy mnie, że poruszyłeś temat modów, ponieważ chciałem zrobić troszeczkę prywatny, ale już dałeś mi intro, więc pociągnę ten temat. Bardzo mi się podoba, jak Bethesda aktywnie walczy no, z czymś, co, umówmy się, jest tak naprawdę kancerem, jeśli chodzi o gaming, czyli modami. No, wyobraźmy sobie sytuację, że deweloper, który ma wizję artystyczną, wypuszcza jakiś produkt, a przychodzą jacyś amatorzy i po prostu grzebią w tym, dodają swój content, często zabugowany, hutfu. Po prostu... obrzydliwy content nikomu niepotrzebny. Nie wiem, po co oni to w ogóle publishują w internecie. Jeszcze każą sobie płacić często, no nie wiem, jak sobie podliczymy, ile contentu oferuje dany mod i potem spojrzymy na jego cenę, to wychodzi dużo gorzej niż w przypadku kupienia całej gry od sprawdzonego, zaufanego dewelopera, który, jeśli chodzi o po prostu technologię i know-how, po prostu wiedzę, tak? Mm-hmm. Po prostu to całą amatorszczyznę zostawia daleko w tyle. I bardzo mi się podoba, że Bethesda aktywnie z tym walczy i po prostu robiąc swoje gry bardzo trudne do zmodowania i aktywnie tępiąc po prostu tą plagę. Panie Jay, pozostało od zadania jedno jedyne pytanie. GOAT? Czy może A? Ach, no i właśnie, bo to jest naprawdę jeden z bardziej solidnych deweloperów tutaj na naszej tier liście, ale... Czy to jest ten poziom zrozumienia gamingu dzisiejszego świata i przede wszystkim graczy, co Ubisoft, co EA? To jest to pytanie. Moim zdaniem na pewno nie jest to tak wybitny poziom jak Ubisoft. Chłopaki, naprawdę, przede wszystkim zobacz, Bethesda wypuszcza gry co raz na 5-6 lat, Ubisoft wypuszcza gry co 3 dni. Punkt. No to chyba myślisz, że możemy na tym zakończyć rozmowę, tak? Dobry punkt. Ale nie zgodzę się na B, muszą być wysoko. Nie, A. Dobra. Na pewno okay. A. Panie Jay, pozwolę sobie ja zacząć następny temat, chyba jak proszę. Każdy do tej pory, wybacz. From Software. Ja powiem bardzo krótko, zwięźle, bo tutaj naprawdę nie ma czym rozmawiać. From Software, nie oszukujmy się, gry, ja nie wiem dla kogo. Ja mogę się przyznać do jednej rzeczy. Ja zagrałem w ich najnowsze dzieło, w Elden Ringa. No i tutaj uwaga, bo to jest mrozi krew w żyłach. Umarłem. Ja umarłem grając w grę. Nie mówię Nie rozumiem grze. Tego. Nie rozumiem mówię. Tego za bardzo. Aha, tak. Umarłeś, umarła twoja postać, czy ty umarłeś grając to ścierwo? Porzućmy ten żart. Porzućmy żart. Nie, bądźmy szczerzy, From Software, oni nie mają pojęcia, co robią. Wypuszczają jakieś dziwne gry, ludzie w kółko umierają, gry są zbyt trudne, w ogóle nie mają pojęcia, przepraszam, co robią. Przepraszam, czy ja dobrze siebie usłyszałem? Czy uważasz, że gry From Software są zbyt trudne? Skoro zobaczę napis You Die, to znaczy, że oni źle zrobili grę, znaczy, że jest za trudna, znaczy, jest beznadziejna. Znaczy, okej, to można tak na to spojrzeć, ale to, co mi osobiście obrzydza tego japońskiego krzaka tak naprawdę, to że, w sensie, wiesz, ja rozumiem, że chcemy zrobić nasze gry, żeby one były dostępne dla
szerszego grona graczy, tak? Żeby tak. Po prostu nie było to jakaś niszowe, ale Jezu, ja mam wrażenie, że te wszystkie Soulsy, one się same przechodzą. W sensie... To prawda. Więc ja trochę nie rozumiem jakby co ty mówisz, bo nie wiem, może w Eldenie to jest inaczej, ale ze względu na to, że jest zmieniona formuła gry, ale wiem, że grałeś w Soulsy. Tak. Wiem, że grałeś mocno w trójkę, no i jakby nie masz tam za bardzo, za wiele interakcji, bo gra się sama przechodzi. W sensie, no wiadomo, są fajne itemki, jest lore, okej, no jakoś się te setki godzin nabiło, ale to nie można powiedzieć, żeby to wymagało jakiejś zręczności ode mnie jako od gracza. Wiesz co, panie, że ja rozumiem twoją logikę, moja jest jedynie odrobinę inna. Ja to patrzę z takiej perspektywy, tak? Ja jestem graczem, tak? Zgodzimy się z tym? Zgodzimy się z tym. Zgodzimy. Ja odpaliłem grę. Zgodzimy się? Zgodzimy się. Zgodzimy co się wydarzyło, gdy odpaliłem grę? Zginąłem. Nie wiem jak, nie pamiętam, może zostałem w szoku termicznego grając tak beznadziejną grę, ale zginąłem. No to chyba to jest wina deweloperów, tak? Ja nie powinienem. No raczej nie gracza. No chyba nie moja wina. Czy ja mam gitnąć gut? No szanujmy się. No nie, no na pewno nie w grach From Software'u. No słuchaj, właśnie. Dla mnie sprawa jest prosta. Jest gorzej niż Bandai Namco. Słuchaj, przede wszystkim teraz poruszmy, wiem, że mamy jeszcze kilku przed sobą, ale poruszmy jeden szybciutko temat. Spójrzmy na jakość gier, po prostu, na nic innego, na jakość gier. Elden Ring, dno. Goty? Goty, gościu. Gran Turismo, to było goty. Ale to widzisz, jakby Ubisoft robił tą konferencję, dawał te awardy goty, to on by wiesz, on rozumie gaming, on by lepiej dał to. Ale to tak to jest, jak po prostu ludzie nie mający nic wspólnego z gamingiem rozdają jakieś Oscary. Pamiętaj, Sekiro, goty? A nigdy w życiu. Sekiro wygrał goty? Absolutnie. Sekiro to w ogóle była jakaś anomalia. Tak, przede wszystkim ja zacząłem od tego, że każda gra, można by tak naprawdę lecieć do czasów Armored Core'a, nie wiem, drugiego, który ma miejsce 25 lat temu. Dno, muł, gry robione nie dla graczy, nudne, nieciekawe, nieinnowacyjne, powtarzalne, takie dziwne, o jakimś takim dziwnym charakterze, w ogóle no, fatalne produkty, każda jedna gra. Dlatego ja będę z tą szczery, panie, że sama myśl w ogóle o From Software'ze, o Elden Ringu, o Dark Souls'ach, szczerze trochę mnie brzydzi, dlatego jeżeli chodzi o no mnie, to chodźmy stąd. Ja im daję F. Tak, no Bandai Namco przy nich to oszlifowany diament. Po prostu absolutnie. Chodźmy stąd, zanim się wszyscy tutaj zwymutujemy kolektywnie. No, w końcu można troszeczkę odetchnąć. Dobra, panie E, ja wiem, co ty już myślisz, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Proszę, oddaję ci głos. Ale o czym teraz? Blizzard! To mój brat amerykański, który rozumie Make America Great Again, kapitalistyczne państwo, piękny reprezentant. Mój, szczerze, Blizzard, ja tak czasami, wiesz, budzę się, to moja pierwsza myśl jest taka, że to jest moja bratnia dusza, nie? Blizzard, no. Oni rozumieją, o co chodzi w tym biznesie. Oni robią, przede wszystkim, wiesz, jakość gier, komunikacja z graczami, transparentność, koszt, jak to się mówi, budżet, jaki jest potrzebny na przeznaczenie na konkretne gry. Na przykład Diablo 4, wybitna gra od pierwszego sezonu, miliony graczy na całym świecie chwycone, przepraszam za powiedzenie, za mordy, chwycone przed komputery, nawalają, wybitne gry na telefon osobisty, Diablo Immortal. Nie masz telefonu, panie, tej oczywiście, że masz, oni rozumieją, oczywiście, że mam i Diablo Immortal gości od wielu lat na moim telefonie z Androidem i nic nie wskazuje na to, żeby miało po prostu opuścić to urządzenie. No po co? Ja mam po prostu triple A gierkę na zawołanie, gdziekolwiek mam telefon. Fenomenalna sprawa. Przede wszystkim zobacz, że Diablo Immortal jest na tyle miłe i sympatyczne, że jeżeli masz, nie wiem, nie wiesz co zrobić mając 100 miliardów dolarów, możesz po prostu je wydać w tą grę. Tak. Nie masz co, jakby... masz 3 miliony? Nie masz co z nimi zrobić? Oddaj je tej grze. Blizzard chętnie o ciebie przyjmie. On się zaopiekuje tymi pieniędzmi. Powiem tak, jeżeli masz wątpliwości, czy wydać w postaci mikrotransakcji pieniądze Blizzardowi, czy dać na jakąś bezsensowną organizację charytatywną, z którą nie masz żadnej gwarancji, że ona wyda te twoje pieniądze ciężko zarobione na cel, o którym mówi, no bo nie masz takiej gwarancji. Oczywiście. Tak naprawdę nie masz wyboru. W sensie, nawet jak nie grasz w gry, daj pieniądze Blizzardowi. Po prostu polepszysz cały gaming industry jako całość i jeszcze po prostu ucieszysz graczy tym, że dajesz im pieniądze. W sensie, ja kupiłem, kurczę blaszka, Diablo raz za 300 zł, co jest niczym. Ta gra za darmo. Mieć... Za darmo. Ci gra...
ta gra powinna mieć 2.0 na końcu, jeśli chodzi o ilość kontentu. Ja nie potrzebuję nic innego, nawet Ubisofta nie potrzebuję, aczkolwiek na niego też muszę zrobić troszkę czasu, no bo go to go, tak? No i tak. Chcę jednak mieć jakąś różnorodność, jeśli chodzi o moje gamingowe życie, ale jedna pojedyncza gra od po prostu Boga, Goata, Blizzarda i ja mam resztę życia ustawioną. I to jaka jakościowo gra. Panie, ale w ogóle zobacz, my mówimy teraz o takich rzeczach, wiesz, kogo obchodzą gry w dzisiejszym świecie? Wszystko rozchodzi się o zdrowie i życie. Mi Blizzard poratował życie. Mówię tak? Poważnie. To oczywiście. Ja któregoś dnia szedłem sobie polanką, miałem na sobie plecak i w tym plecaku miałem $2 miliony. Po prostu miałem, wow. Tak? Miałem, zarobiłem sobie, miałem. A często też tak mam. Tak, no dokładnie, to jest typowa niedziela. I rozumiem się, Pani Jay, w to był dzień, w którym wyszło, była premiera Diablo Immortal. Ja dźwigałem te dolary na plecach, nie wiedziałem, co z nimi zrobić, tak głupio zostawić, nie będę śmiecił przecież, tak, na środku polany. No ja tak. Po prostu wszystkie pojechałem do banku, wpłaciłem na konto i w przysiutkę dałem Blizzardowi, od tamtej pory mam zdrowe plecy. No tak, znaczy, wow, to jest, ja nie wiem, czasami, wiesz, mało jest takich ludzi, jeśli chodzi o gaming, ale zdarzają się czasami, no właśnie jak Blizzard, że masz ochotę po prostu wsiąść w samolot, polecieć do ich siedziby w Stanach, po prostu pucować tym ludziom buty. Nawet nie chodzi o to, czy jesteś graczem, czy gustujesz w grach, chociaż nie rozumiem za bardzo, jak możesz nie gustować w grach, ale to inna sprawa. Jeżeli jesteś człowiekiem myślącym, to masz ochotę tak zrobić, po prostu polerować buty tym ludziom, po prostu... Wiesz co, ja też bardzo myślę, że warto zaznaczyć, jest bardzo mały, delikatny temat, że Blizzard ma w swoich szeregach takie wybitne jednostki, które wcale na przykład seksualnie nie napastują kobiet, które nie robią bardzo niemiłych rzeczy. Tam tego nie znajdziesz, ponieważ nie. Blizzard to jest klasa sama w sobie. Tam tak. Nie ma deweloperów, czy pana w garniturach, mających 40 wezwań do sądu. Takich osób tam nie ma, ponieważ w Blizzard nie pracują takie osoby. Nie ta klasa, panie. Nie ta klasa, po prostu. Goat, czy musimy temat zamknięty. Jeszcze... Dokładnie. Myślę, że Goat, nie. Podpisujemy się. Pytanie, czekaj, pytanie za 100 punktów. Pomiędzy? Kolejność. Twardy orzech do zgryzienia. Twardy. Bardzo twardy. Wiesz co, ja na... Ze względu na historię, jak kiedyś Blizzard był dnem dna, a od ostatnich lat naprawdę chłopaki Redemption Arc, wybudowali tak? swoją markę od nowa. Po prostu każdy teraz mówi, Blizzard kiedyś ścierwo, dzisiaj moje ziomeczki, mój mokry amerykański sen. Dlatego dla mnie Blizzard... Trochę BioWare, na... tylko inna skala, jednak większa skala. Nie? Tak, tak. Dlatego ja dałbym pośrodku. Dobrze. Co się dzieje? Dobrze. Niech i tak będzie... Przechodząc dalej, bo ciężko po prostu nie mówić godziny o każdym tym goście, no bo fantastyczne chłopaki, no ale... Poświęćmy minutę na pozostałe. Dobrze, niech tak będzie, no Naughty Dog, kurczę blaszka, takie skalą trochę niepodobne do niczego. Zrobili parę gierek, które były dnem, jeśli chodzi o serię Uncharted, chyba najbardziej znaną też, jeśli chodzi o tego dewelopera, no dobra, może oprócz The Last of Us. To były gry, powiedziałbym, dobre, ale ja osobiście, wydaje mi się, że nie tylko ja, miałem taki problem, że na przykład przy serii Uncharted było za dużo interakcji, w sensie dajcie mi jakąś cutscenkę, żebym mógł odetchnąć, bo po prostu, ja rozumiem, no w gry się gra, tak, przede wszystkim, ale potrzeba jakiegoś balansu, bo jeżeli ja sterując panem Drake'iem, tak, dobrze mówię? Tak, na ten Drake, po prostu robię te zaawansowane sekwencje wspinania się, po czym intensywne sekwencje strzelania, po czym intensywne dla mojego mózgu sekwencje puzli, to chciałbym po prostu podrapać się, nie powiem po czym w końcu, ale nie mam okazji, jest po prostu skondensowana gra, za dużo dla mnie, za dużo. Oczywiście, a panie Jay, przypomnijmy, jeżeli mówimy o gameplayu, od czego zaczęli, szanowni państwo, z Naughty Doga? Od jakiejś dziwnej gry, gdzie latałeś jakimś szczurem, gra nazywała się Crash Bandicoot. W ogóle, czym była ta postać? Czemu tworzysz grę, gdzie twoim protagonistą jest jakiś szczuro-małpo-wiewiórka? Nie wiem. Kim jest Crash Bandicoot, tak? Nie wiem, wszyscy już na szczęście zapomnieli, więc... Na szczęście tak, przecież zapomnieli. Na szczęście Naughty Dog, jedyne moim zdaniem, co ich ratuje od bycia kompletnym dnem, to ostatnia premiera fenomenalnego The Last of Us 2, który, nie oszukujmy się, prawdopodobnie gra dekady. Ja uwielbiam, co zrobili z postaciami tak fatalnie napisanymi jak Ellie czy Joel i w końcu wypuścili postać, która została napisana z krwi i kości przez człowieka, dla ludzi, dla graczy, Abby.
Barbie, moja idolka, prawda, mam 3 pomniki oraz obrazy Abby w całym pokoju rozwieszone. Tak. Chyba moja ulubiona postać w historii gier. Każdy może się identyfikować z Abby. To jest geniusz jej po prostu tego, jak została napisana. I po raz kolejny, no z jednej strony mamy to odkupienie win w postaci fenomenalnej dwójki The Last of Us, ale... To za mało. Takie wtopy jak jedynka, czy no... To seria Uncharted, no, która po prostu jest no, zbyt intensywna. To powinno być, nie wiem, szczerze, to powinna być po prostu kategoria e-sportu. Na równi z LoLem czy StarCraftem. Tak, bo zgadzam się. To nie jest dla komunowego gracza. Po prostu za dużo, za szybko. Ja nie mam już takiego refleksu, przykro mi bardzo. Tak. Ja nie tam wiem. Nawet nie wiem, czy jest tam czasami. Pośrodku? Szczerze mówiąc, dla mnie D. O, D jak dno. Nie, no dobrze. No dobrze, Bandai Namco, Naughty Dog. No klej to się, no. To Redzi będą tacy odosobnieni, tak? Pośrodku niczego. Jeszcze zobaczymy, jeszcze nie wiadomo. No dobrze. Zostało nam... Przepraszam, bo chyba coś jeszcze chciałeś dopowiedzieć do Naughty Doga. A, wiesz co, dajmy spokój. Nie, chłopaki mają już swoje D jak dno. Niech się chłopaki nauczą robić gierek trochę lepszych i tyle. Są na dobrej drodze z oby takich więcej gierek jak The Last of Us 2 i myślę, że się dogadamy. Dobra, no to jeśli chodzi o Rockstara. Podobna sprawa przynajmniej u mnie jak z czym? Ze Square'em. Część wydająca gry, fantastyczna sprawa, jakby... Publisherzy, super, rozumieją co w sprawie pitch, rozumieją gracze, rozumieją gaming dzisiejszy, ale ich gry kompletne dno, jakościowo i przede wszystkim nie możesz wydać dosłownie jednej gry na dekadę niemalże i ta gra jest taką jakością. W sensie jak już, nie wiem, kminisz nad produktem, tak, tyle czasu, no to wydawałoby się, że jak już, wiesz, wydasz coś, to będzie jakościowo, to będzie po prostu dobrą grą, a nie, no, nie chcę nawet dzisiaj mówić o Red Deadach, bo zbiera mi się, ale no nie może tak być. Zgodzisz się ze mną. Wydaje mi się, że zapomniałeś o jednej bardzo małej rzeczy, bo właśnie Rockstar ma dwa podzespoły. Jeden właśnie podzespół to są dżentelmeni, którzy wypuszczają grę raz na dekadę, a drugi podzespół to są chłopaki, którzy no, wypuszczają grę prawie jak Ubisoft, prawie codziennie, tak? GTA 42, myślę, że lubię to, że wypuszczają regularnie gry i zostawiają swoich graczy zniecierpliwionych przez dziesiątki lat. Uwielbiam to, że seria, która jest tak kultowa, no zwłaszcza w Ameryce, jak Red Dead Redemption doczekała się 14 odsłony. Moja osobiście ulubiona była 12, aczkolwiek nie oszukuj mi się, 11 też była całkiem w porządku. Bardzo lubię to w Rockstarze, że oni ewidentnie czerpią inspirację od najlepszych. Oni spojrzeli na Ubisoft, zobaczyli jak to się robi, robią dokładnie to samo. Spojrzymy na kalendarz i mamy taki przemijankę, taką pętelkę Ubisoft, premiera gry Ubisoftu, Rockstara, Ubisoftu Rockstara. Dlatego to mi się podoba. To mi się zwyczajnie w świecie podoba, że wypuszczają gry. Dobrze, rozumiem co mówisz, tak? Ale oni próbują naśladować takich po prostu gigantów jak Ubi, ale czy im to wychodzi jakościowo? No, nie. No, nie. Po prostu Rockstarowi do Ubi brakuje nie wiem czego, lat doświadczenia. Oj, żeby tak. Nie powiedzieć dekad. I też... No okej, okay, kieruje ich powiedzmy ta znajomość industrii w tej części wydającej gry, tak, w tym publishing side'zie, ale to nadal nie jest taki poziom jak dajmy na to BioWare czy Riot. Czy nawet Square, szczerze mówiąc. Nie, ich największym problemem, pani, że jest jakość gier. Wiesz, co mi najbardziej brakuje w Rockstarze? Detali. Mi najbardziej brakuje, że brakuje takiego perfekcjonizmu. Oni to jest widać, że to jest maniana. To jest widać, że to jest po prostu wypluwane, byli jak najszybciej zgarnąć hajsiwo i polecieć na Hawaje, czy gdziekolwiek się to latem. To jest dobry punkt. W sensie Red Dead to jest jeden z bardziej braindead, po prostu nudnych, tak. Pustych, otwartych światów. Tak. W sensie, no tak. Nie wiem, mam wrażenie, że Pac-Man miał lepszy otwarty świat. Tego, że nie miał otwartego świata. Coś ty może być, panie Jay. Dlatego ja wiem, że ty pewnie będziesz miał dominującą opinię, jeżeli chodzi o akurat Rockstara, bo to by jest zdecydowanie bliżej. Ja, jako osoba taka postronna, która zagrała w tylko 423 produkty od tego dewelopera, D. Mhm, no dobra. No ja bym pociągnął ich, kurczę, z Fromem, szczerze mówiąc, no ale... Z From Softwarem? No tak. No dobra, no nie wiem, może trochę przesadziłem, no bo jednak no, nie jest to takie może. Ścierwo.
Tak. Po prostu chodzące, które się samo przechodzi i nie wiem w ogóle po co jest wydawane. Dobra, niech ci będzie D. Naughty Dog, Bandai, Bandai, Rockstar, okej, okej. Wiesz co, rozumiem. Ja ci powiem dlaczego D. Ja ci powiem dlaczego D, a nie F. Coś, co ich ratuje, dla mnie, to jest ich wsparcie gier, jeżeli chodzi o multi. Ich społeczność online. Ich gry z aspektem online. Uważam, że praca i zaangażowanie w ten aspekt wyróżnia ich na skalę światową. To jest dobry argument. No, Red Dead Online jest do dzisiaj wspierany i po prostu jest tyle kontentu, że nie można przerobić go autentycznie. No dobra, no dobra. Okej, okay, D, niech tak będzie. Niestety musimy zakończyć ten materiał bardzo niemiłym akcentem, bo jak widzicie, drodzy widzowie, w naszej puli został absolutny, nie wiem jak to nazwać, pomyj, jakaś szmata do podłogi. Nie wiem skąd oni się w ogóle wzięli. Czy to jest to, co ja myślę, że to jest? To jest Larian. Nie. To jest Larian. Nie, wiesz co, ja idę stąd. Ja nie będę o tym rozmawiał. No nie, no dobrze, chwileczkę, no zachowajmy jakikolwiek poziom profesjonalizmu. Dokończmy ten materiał, tak? Więc zostań tutaj na fotelu, panie, i po prostu skończmy to, żeby się rozejść. No bo Larian Studios, no nie wiem, okej, okay, nie wierzę, że muszę to powiedzieć, ale dla zasady i dlatego powiedzmy profesjonalizmu powiem to. Niezrozumienie w ogóle czegokolwiek, brak komunikacji z graczami, fatalne produkty raz na 17 lat. Ja nie wiem, chłopaki, to jest dobrze znana historia wszystkim graczom, ale i tak pośmiejmy się. Chłopaki ostatnio wpadli na pomysł, że zrobią sobie gierkę w uniwersum Dungeons and Dragons, w ogóle nikomu nie znane, na pewno nie w Stanach, nie wiem, to jest jakiś archaiczny tabletop, nie mam pojęcia skąd to się wywodzi, przepraszam. I posłuchajcie tego, Larian, jako że są bardzo mądrymi ludźmi, tak, wpadli na pomysł, że zrealizują tą grę w postaci walki turowej kamery od góry. Wszystkim to się spodobało, no, gierka sprzedała się, nie wiem, jest dołączona, to jest... Przeciwieństwo, skrajne przeciwieństwo Fallouta 76, tak? Fallout 76 był fantastyczną grą i trzymał cenę przez lata. Baldur's Gate po prostu takie sierwo, że po prostu, nie wiem, po miesiącu zaczęli dołączać go do wszystkiego, do podpasek, do chipsów, po prostu do wszystkiego. Mhm. Wiesz co, moim zdaniem... Ale się zrealizowałem, Jezu, nie powinniśmy mówić o nich. Trochę mnie w ogóle zawiodłeś, bo ja uważam, że ty wchodzisz w tematy, które tak naprawdę nikogo nie interesują, bo tutaj historia dla mnie kończy się znacznie szybciej. Otóż ja nie spęczę, jest prawda, bo sam nigdy nie grałem w to ścierwo, aczkolwiek mówię o Baldurze trzecim, aczkolwiek najnowszej produkcji, czyli właśnie w tej grze, są sceny seksu. Powiem więcej, są sceny seksu z niedźwiedziem. Jakby ja cię przepraszam, panie, że ja przepraszam naszych słuchaczy, ale co jeżeli ja miałem 10 lat? Co jeżeli ja miałem 10 lat? Ja nie chcę tego widzieć. Przecież każdy wie, że to deweloper powinien wychowywać twoje dzieci, a nie rodzice. Przecież każdy to wie. Panie, proszę, powiedz mi, że chociaż są jakieś mikrotransakcje sensowne. Uratuj. Bo ja nie grałem, znaczy zobaczyłem 5 minut, wywaliłem to z dysku. Panie, że zagadzam cię. Nie dość, że nie ma mikrotransakcji, to jeszcze gra dostaje wsparcie, jeżeli się mylę, to do dzisiaj. Za darmo. Nie wykorzystując amerykańskiego snu mikrotransakcji za każdy update. W sensie, oni są chorzy na pewno. Okej, okay, to jest F, to nawet możemy to równie dobrze teraz zrobić, bo po prostu nie ma dyskusji, ale porównajmy Lariana z elektronikami. No, jakby co poszło nie tak? No, skrajności dwie, Gold i F. No, wystarczy, żeby oni, czyli Larian, spojrzeli, jak to się robi w Stanach, jak to robią prawdziwe alfa maile, tak? Jak to robią biznesmeni poważni, którzy rozumieją po prostu market, w którym tworzą produkty. Wystarczyłoby, żeby oni tylko, larianowcy, podpatrzyli ich i już by wylądowali spokojnie w cenę. Wiadomo, spokojnie nie mistrza. Tak. Ale nie wiem. Ale paniżej, momencik. Co stoi na przeszkodzie, żeby absolutny gołd, tak jak to ma w zwyczaju, EA, och, elektroniczna sztuka, to jest to, żeby wykupili tak jak Bioware'a. Ja uważam, że wtedy Larian powolutku, to będzie proces długi, ale pomału gdzieś dojdzie. C, B. To jest najlepsze, co może ich spotkać i ja im życzę tego. Ja nienawidzę tego po prostu, tych pomyj larianowskich. Ja też. Ale ja im tego życzę. Po prostu wychodzę poza jakby swoją frustrację do tego czegoś, co ma czelność nazywać się deweloperem. I ja im tego życzę po prostu jako rozsądny człowiek, tak? Żeby jak najszybciej EA ich wykupiło. I wszyscy skorzystają, uwierzcie mi. Wszyscy.
najlepsze dla mnie, jeżeli chodzi o Lariana, to jest ich ewidentna głupota. O czym mówię? Wypuszczają grę, w której można spędzić jakieś 500 godzin za $60. Przecież to każdy ślepy widzi, że to jest gierka za $200. Oni nawet nie potrafią zlokalizować takiej szansy. Ja nie wiem, o czym mówimy? Gier potrafić robią, biznesu potrafić nie robią, nie komunikują się z graczami, nie wykorzystują banalnych okazji, są bardzo mierni w takiej właśnie spełnianiu żądań graczy czy próśb graczy, mają gdzieś, nie wspierają gry po premierze. O czym mówimy? O niczym, dlatego chodźmy stąd, bo mi się niedobrze po prostu robi patrząc na to. F. Nie, to było wiadomo zanim zaczęliśmy nagrywać, Jezu. Dobrze. Tak wygląda, drodzy słuchacze, nasza tier lista. Myślę, że nie ma tu specjalnie pola na kontrowersje. Oczywiście, jak zawsze, zachęcamy do konstruktywnej dyskusji w komentarzach, ale no nie wiem, dziwi, tak jak mówię, nie ma tu specjalnie pola manewru, moim zdaniem. Jest GOAT, nie ma nic do powiedzenia. A, B, no nie wiem, może tam po środku zamienić parę rzeczy D z C czy B z C, ale poza tym temat zamknięty chyba, nie? Wiesz co, ja dla słuchaczy, którzy nie mieli okazji patrzeć na ekran, przejdę szybko przez tę listę. Na samym szczycie GOATi, Ubisoft, Blizzard, EA, pod nimi A, na tierze A, BioWare, Bethesda, Riot Games, poniżej B, Capcom, Square Enix, C, jedyne polskie osamotnione ptaki polskie, jak to osamotniony ptak, który ma jeszcze wiele przed sobą do nauki, może wyrosł się na konkretnego orła Redzi. D, drugie od końca, Naughty Dog, Rockstar, Bandai Namco, no i najgorsze ścierwo, Syf, Kiwa i Mogiła, Larian oraz From Software. B. Idziemy stąd. No, idziemy stąd, bo jest po prostu niefajnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, do usłyszenia do następnego.